Zmiana paradygmatu, spojrzenie na sytuację zupełnie z innej strony, taka otwartość umysłowa, która otwiera nas na kreatywność, na przyjęcie innego punktu widzenia. To jest często droga wyjścia z wszelkich wyzwań i tarapatów i coś na ten temat znajdujemy w Małym Księciu. Posłuchajmy. Gdy miałem 6 lat, zobaczyłem pewnego razu wspaniały obrazek w książce opisującej Puszczę Dziewiczą. Książka nazywała się Historie prawdziwe. Obrazek przedstawiał węża boa połykającego drapieżne zwierzę. Oto kopia rysunku. W książce było napisane: Węże boa połykają w całości schwytane zwierzęta. Następnie nie mogą się ruszać i śpią przez 6 miesięcy, dopóki zdobycz nie zostanie strawiona. Po obejrzeniu obrazka wiele myślałem o życiu dżungli. Pod wpływem tych myśli udało mi się za pomocą kredki stworzyć mój pierwszy rysunek. Rysunek numer jeden. Wyglądał on tak. Pokazałem moje dzieło dorosłym i spytałem, czy ich nie przeraża. Dlaczego kapelusz miałby przerażać? Odpowiedzieli dorośli. To mój obrazek nie przedstawiał kapelusza. To był wąż boa, który trawił słonia. Narysowałem następnie przekrój węża, aby dorośli mogli zrozumieć im zawsze trzeba tłumaczyć. Mój rysunek numer dwa wyglądał następująco. Rośli poradzili mi, abym porzucił rysowanie węży zamkniętych oraz otwartych i abym się raczej zajął geografią, historią, arytmetyką i gramatyką. W ten sposób, mając lat sześć, porzuciłem wspaniałą karierę malarską. Zraziłem się niepowodzeniem rysunku numer jeden i numer dwa. Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć. A dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania. Musiałem wybrać sobie inny zawód. Zostałem pilotem. Latałem po całym świecie i muszę przyznać, że znajomość geografii bardzo mi się przydała. Potrafiłem jednym rzutem oka odróżnić Chiny od Arizony. Ta wiedza oddaje dużo usługi, szczególnie wówczas, gdy się błądzi nocą. Zawód pilota dał mi okazję do licznych spotkań z wieloma poważnymi ludźmi. Wiele czasu spędziłem z dorosłymi. Obserwowałem ich z bliska, lecz to nie zmieniło mej opinii o nich. Gdy spotkałem dorosłą osobę, która wydawała mi się trochę mądrzejsza, robiłem na niej doświadczenie z moim rysunkiem numer jeden, który stale nosiłem przy sobie. Chciałem wiedzieć, czy mam do czynienia z osobą rzeczywiście pojętną. Lecz za każdym razem odpowiadano mi. To jest kapelusz. Wobec tego nie rozmawiałem ani o wężach boa, ani o lasach dziewiczych, ani o gwiazdach. Starałem się być na poziomie mego rozmówcy. Rozmawiałem o brydżu, golfie, polityce i krawatach. A dorosły był zadowolony, że poznał tak rozsądnego człowieka. Czyż to nie piękne? Jak tutaj autor nam podaje. Pełny opis tego, po czym poznać, czy jesteśmy otwarci poznawczo, czy jesteśmy w stanie wyjść ze swojego paradygmatu i spojrzeć z innej strony. Ta opowieść o tym wężu boa, który pożarł słonia. Rysunek, który, rysunek numer jeden, który dorosłym kojarzył się z kapeluszem. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten rozdział, to pierwszy rozdział mojego księcia, był dla Was inspirujący, tak jak dla mnie. Taką refleksją, takim zawołaniem do tego, aby obudzić sobie otwartość, aby obudzić sobie inne spoglądanie na rzeczy. Czy to w biznesie, czy to w życiu prywatnym, czy w jakichś naszych hobby, zainteresowaniach, pasjach, to niemalże zawsze jakiś przełom, to, że gdzieś dalej, zależy od tego, że spoglądamy z innej strony. Ileż razy z tarapatów wyprowadziło mnie to, gdy zupełnie pod innym kątem spojrzałem, w innym paradygmacie na dany temat. Złożyłem inne okulary i zobaczyłem rozwiązanie. Życzę Ci wielu dobrych, kreatywnych rozwiązań i zapraszam do lektury mojego księcia. Pogodnie pozdrawiam.